Jednocześnie ja uczestniczyłam w spotkaniu w kuratorium z panią kurator i wicekurator w Olsztynie. 20 stycznia miałam ten zaszczyt uczestniczyć w historycznej chwili, ponieważ w Olsztynie odbyło się uroczyste inauguracje, otwarcie lotniska Warmia. Olsztyn Mazury, przepraszam. Wylądował pierwszy samolot. Moim skromnym zdaniem misja ta ma powodzenie, będzie miała chyba powodzenie, ponieważ jak wiecie Państwo, sporo naszych mieszkańców wyjeżdża za granicę do pracy. Na dzień dzisiejszy funkcjonują dwa loty, to jest lot Olsztyn-Berlin i Olsztyn-Kraków, ale w najbliższej przyszłości planowane są także loty do Holandii i tak dalej. Zachęcam do odwiedzenia. Lotnisko warte jest zobaczenia, bo jest naprawdę na miarę XXI wieku. 21 stycznia wraz z panią sekretarz i panem komendantem naszej Straży Gminnej spotkaliśmy się z powiatowym komendantem policji w Giżycku. Sprawa i rozmowy dotyczyła procedury przekazania dokumentacji mandatowej do policji. Rozmawialiśmy tak naprawdę na temat, jeżeli z artykułu 92 mamy obowiązek przekazać już pełną dokumentację mandatową, w związku z tym jak to mamy zrobić, w jakim terminie, w jakiej formie, tutaj trwają jakby wspólne prace, wspólne ustalenia z policją. 22 stycznia spotkałam się z przedstawicielem Stowarzyszenia Adelfia w Ełku i z panią, naszą kierownik, panią Agnieszką Krzanowską. Rozmowy dotyczyły uczestnictwa naszej gminy jako partnera w projekcie Partnerstwo na rzecz tworzenia HIS w subregionie ełckim, przygotowanym przez właśnie to Stowarzyszenie Adelfi. No i muszę Państwu powiedzieć, że zostaliśmy zaproszeni do tego projektu jako partner. I jeszcze jedna gmina, to jest Ruciane Nida. Podpisaliśmy w tej chwili już się pod tym wnioskiem. Wniosek będzie składany do końca tego miesiąca. Projekt przewiduje reaktywację jakby KIS-u. Jak Państwo pamiętacie, KIS został powołany na terenie naszej gminy. Funkcjonował niestety tylko przez 6 miesięcy, ponieważ potem zwyczajnie zabrakło środków jakby. No i teraz chcemy, żeby ten został reaktywowany po to, żeby pomóc bezrobotnym mieszkańcom naszej gminy w znalezieniu pracy, odnalezieniu się na rynku pracy. Projekt jest skierowany, jak dobrze pamiętam, do 30 mieszkańców naszej gminy. Także wniosek prawdopodobnie dzisiaj zostanie złożony, no i oczywiście liczymy na wsparcie, a ogólnie cały ten projekt opiewa na kwotę 2 milionów złotych. Jest to projekt unijny, czyli dofinansowany z Unii w 100%, a więc my tutaj nie będziemy ponosili żadnych kosztów. Dnia 23 wziąłem udział w drugim turnieju taekwondo. Również odbył się ten turniej na sali gimnastycznej w Miłkach. Muszę Państwu powiedzieć, że sama była zaskoczona taką liczebnością dzieci, które trenują te taekwondo, które są zaangażowane, bardzo fajnie zorganizowane. Oprócz naszych dzieci z naszej gminy gościnnie przyjęliśmy także grupę z Białej Giżyckiej, jak również dzieci z Prostek. Dziękuję tutaj sołtysowi, już nieobecny, z Miłek, który wspomógł jakby organizacyjnie i finansowo tą imprezę. Tego też dnia wzięłam udział także w biesiadzie organizowanej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku i tutaj też kieruję serdeczne podziękowania za zaproszenie do Rady Programowej. Myślę, że była też bardzo miła, sympatyczna atmosfera i wszyscy mają bardzo dobre wspomnienia i wrażenia. Dzisiaj jeszcze odbędzie się spotkanie w miejscowości Ruda moje i pani sekretarz z mieszkańcami, ponieważ no niestety pani sołtys Aneta Baran złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji. Jest mi z tego powodu trochę przykro i żal, bo w moim przekonaniu była bardzo dobrym sołtysem, bardzo dobrze wykonywała swoją funkcję i chcę w związku z tym bardzo serdecznie podziękować za ten wkład pracy, który został włożony na rzecz pracy mieszkańców i tej miejscowości. No i dzisiaj okaże się, kto będzie następcą i kto będzie dalej prowadził tą miejscowość. Bardzo dziękuję bardzo.
Bardzo. Sprawozdanie działalności międzysesyjnej Komisji Stałej Rady Gminy. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki odbyła swoje posiedzenie w dniu dzisiejszym i tematem posiedzenia było opracowanie pracy Komisji na 2016 rok i przyjęcie sprawozdania z posiedzeń Komisji z 2016 roku. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Bardzo Komisja proszę. Spotkała się 22 stycznia i tak samo tematem posiedzenia było opracowanie planu pracy na rok 2016 i sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015. Komisja Socjalna. Komisja Socjalna spotkała się 18 stycznia. Powód trzech uchwał i plan pracy na obecny rok. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna posiedzenia miała 13 stycznia, 18 stycznia, 20 stycznia i 22 stycznia. Tematem posiedzeń było rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach oraz opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania co do złożonych sprawozdań? W takim razie przechodzimy do dalszego porządku, do części uchwałodawczej, mianowicie punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Mielcu. Szanownej Rady, kto chce zabrać głos? W takim razie bardzo proszę o opinię komisję. Komisja tym problemem zajmowała się 18 na posiedzeniu, był obecny pan komendant straży. Później pozwoliliśmy jego obecności niektóre sprawy przeanalizować. I doszliśmy do takiego wniosku, no już nie będę po raz który z kolei panu komendantowi dziękował za wkład pracy, ale doszliśmy do wniosku, że kropkę trzeba postawić w którymś momencie i zacząć liczyć. Pan komendant w rozmowie mówił, że tej dokumentacji ma sporo i na pewno dużo czasu mu zajmie, żeby z tą dokumentacją się uporać. Jak sami widzicie, pamiętacie, w zeszłym roku w grudniu ja byłem zwolennikiem tego, żeby ten temat odwieźć na ten rok, z uwagi na to, że na zeszłym roku nie było żadnych wykonawczych przepisów w tej materii. Liczyłem się z tym, że w tym roku coś się zmieni. Niestety nadal mamy taką sytuację patową, wobec czego ja bym proponował nakreślić już konkretny dzień, w którym jesteśmy w stanie rozwiązać Straż Gminną. Tutaj w projekcie ten dzień wskazany został na kwiecień. Komisja zdecydowała się 2 miesiące przesunąć do przodu z uwagi na to, że tych prac jednak z treści wypowiedzi komendanta wynika, że jest sporo. No i stajemy przy tym, że rozwiązanie straży miałoby nastąpić 30 czerwca tego roku z małym ale. Mało wiary jest akurat w nas, żeby znowu dostali funkcjonariusze Straży Gminnej możliwość kontrolowania fotoradarów, czy przenośnych, czy mobilnych, czy stałych, stacjonarnych. Ale gdyby cokolwiek w przepisach się zmieniło, to ten czas jeszcze pozwala nam, jak nam deklarował prawnik, odwrócić to wszystko za zgodą pracowników, funkcjonariuszy straży. Wobec czego jeszcze raz puentuję, 30 czerwiec tego roku to jest ostateczny termin rozwiązania straży, o ile sytuacja prawna się nie zmieni w naszym kraju w tej materii. To jest wniosek pańskiej komisji, tak? Natomiast no, w projekcie uchwalamy 30 kwietnia. Jak komisja budżetowa? Komisja budżetowa wtedy składała już wniosek i było ustalone, że na dzień 31 marca było. Wtedy była podjęta uchwała. Także musi być minimum 3-miesięczny okres z wypowiedzenia. Tak, czyli
Tak, że nie zmieniajmy czegoś, co już było raz podejmowane. Na 31 marzec nie możemy zmienić z uwagi na 3-miesięczny okres wypowiedzenia umów. Także musi być to co najmniej 30 kwietnia. Bo jeżeli teraz taką, w tej chwili nie może fotoradar działać, to chwilę, to jest tak samo, jakbyśmy utrzymywali tylko po to, do czego. Będziemy finansowali następne 3 miesiące? Bardzo proszę, panie radna. Szanowni państwo, ja byłam przeciwko likwidacji ostatnio i nadal jestem. Chyba, że jeszcze rozważę ten termin, co pan Józef Dominik mówił, na czerwiec. Warto tutaj się zastanowić nad taką sprawą jeszcze. W mediach dużo się teraz mówi o tej straży. Kilka miejscowości, kilka gmin złożyło wnioski do Trybunału i tak dalej, do innych ministerstw, skargi różnego rodzaju. I okazuje się, że prawdopodobnie tak zwane bramki, o której tutaj mamy w Stoświnach, być może ona może zostać w naszych zasobach. A jeśli... Ale to jeśli, tylko mówimy o bramkach. Jeśli rozwiążemy na dzisiaj, na 31 marca straż gminną, Marca nie, jeżeli już wyświetla. No to kwietnie. Weźcie pod uwagę państwo to, że na przykład rozwiązana jest straż, a my możemy potem na przykład po tym czasie działać dalej. I bramka w tym czasie już nie jest nasza, bo przechodzi wtedy do na przykład do policji czy do ITD, bo być może oni tym będą obsługiwać. Nam zostanie tylko dług, który będziemy musieli zapłacić prawdopodobnie do firmy, która teraz obsługuje. I to będzie na pewno około 100 tysięcy. Na dzień dzisiejszy spływają mandaty z miesiąca grudnia, nie wiem czy z listopada. Jest to suma około 44 tysięcy. I na dzień dzisiejszy straż na razie nam nie robi żadnych zaległości. Oni potrafią się z tych pieniędzy jeszcze utrzymać. I naprawdę tutaj trzeba dużo się zastanowić, czy my nie popełnimy błędu, bo być może tak być, tak jak mówię, że rozwiązujemy straż, a bramka przechodzi w inne ręce, a potem już nam nikt tej bramki nie odda. To były poniesione duże koszty i jakby nie było, budżet nam zasilało bardzo dobrze. I ja bym ewentualnie skierowała się na ten termin czerwcowy, bo jeśli będzie rozwiązany od czerwca, to być może od czerwca już będziemy wiedzieć, co jest dalej robione. Czy możemy, czy mamy jakieś jeszcze władanie, czy nie mamy, tak? I wtedy być może po prostu byśmy nie stracili na tym, bo jeśli dzisiaj zlikwidujemy straż, a przyjdzie nam zaraz 100 tysięcy, to zastanowicie trzeba skąd potem wziąć te pieniądze, tak? Żeby zapłacić karę, bo na pewno jakąś karę będziemy musieli zapłacić za niedotrzymanie terminu, co nie jest naszą winą oczywiście, tylko że wyszły takie przepisy na pewno. Ale my musimy ponieść tego koszty. No to proszę rozważyć. Dziękuję. Sekretarz, jak nam umowy? W umowie mieliśmy możliwość, zagwarantowaną możliwość rozwiązania umowy oraz tak zmieniających się przepisów. Jest jakaś tam kara? Czy umowy będzie można aneksować do powiedzenia? Cofnąć, czy nie załóżmy, zmienią się przepisy na korzyść straży? Zależy jaka, no oczywiście, no to jest kwestia, że tak powiem, porozumienia się z pracownikami. Ja mam pytanie do pana komendanta. Jesteście w stanie wytrzymać do czerwca ze mandatów, tych co będą wpływać? Odpowiem na to pytanie, panie przewodniczący, panie szanowni radni. Cieszę się, że tak się martwicie, bo tak, czy musicie do straży dokładać, ale przez te 4 lata żaden mieszkaniec gminy nie dołożył ani złotówki do utrzymania. Na dzień dzisiejszy nad wpływy z mandatu są już w wysokości prawie 50 tysięcy. Jeśli utrzymanie roczne straży kosztuje 150, to nie ma problemu, żebyśmy wystawiając dalej mandaty za artykuł 90 przynieśli takie dochody, że utrzymamy dalej się te 3 osoby. Chciałbym, tak jak wspominałem na komisji, sprawa, które skarga samorządu, która została złożona do Trybunału Konstytucyjnego, przeszła tak zwaną drogę przedsądną. W tej sprawie została nadana już sygnatura akt i ta sprawa na pewno w najbliższym czasie przez Trybunał będzie rozpatrywana. To znaczy, że coś jest na rzeczy, że jeśli nie została odrzucona, to ten Trybunał się nad tą ustawą z lipca pokryje. W ostatnim tygodniu ukazała się w dzienniku Gazecie Prawna artykuł, gdzie już są pewne
Gazeta uzyskała takie informacje, że są prowadzone rozmowy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat przywrócenia stacjonarnych urządzeń dla Straży Miejskich Gminy. Rozporządzenie ministra, które weszło 31 grudnia, rzeczywiście zabiera nam uprawnienie z artykułu 92 i tam nie możemy nakładać mandatów ani być oskarżycielem publicznym. Te sprawy należy przekazać policji. Ale mamy możliwość nakładania mandatów 96 i ze spraw, które nam zostało, to jest spraw około 3000, kilkaset, a nawet połowa z tych spraw, czy może nawet ciut więcej, jest szansa, że te mandaty zostaną wystawione i przyniosą już dochód w czystej postaci dla gminy, gdyż dla firmy już żadne pieniądze z tego tytułu nie będą odprowadzane. Także odpowiadając pani jednocześnie na to pytanie, na pewno jesteśmy w stanie trzymać się nie tylko do czerwca, ale i do końca. Proszę państwa, jest 3000 wykroczeń. Jak byliśmy na rozmowie z policją, policja nie wejdzie nam hurtem od razu tych spraw, tylko chce sukcesywnie, żeby im przekazywać. Musimy to też robić spokojnie, bo no, obwarowanie, jakie policja chce, w jaki sposób to im przekazać, będzie to czasochłonne i na pewno naszego czasu to nam sporo zabierze. Dopóki jeszcze mamy biuro, możemy nad tym pracować. Jeśli zostaniemy już bez biura i bez systemu komputerowego, tego systemu Fed Traffic, na którym opieramy całą dokumentację, więc zostanie nam tak zwanie to robota na robienie na piechotę. Każdą sprawę trzeba wejść do segregatora, wyłapać, która nie została zakończona mandatem, czy skierowana do sądu. Proszę państwa, jest jeszcze na 400 tysięcy mandatów zaległych. My nie mamy problemu wejść w system i zobaczyć, jakie mandaty są nieopłacone. Wystawić upomnienia czy tytuły wykonawcze i robimy to sukcesywnie. Ta sprawa, jeśli zostanie nam zabrany Fed Traffic, ta sprawa przejdzie na księgowość. Jak sobie poradzi z tym już ściągalnością, to już jest, będzie problem na pewno pani skarbnik. Na chwilę obecną ściągalność mandatu wynosi ponad 80%. Proszę państwa, zostaje nam jeszcze archiwizacja 20 tysięcy akt spraw. To jest 400 tomów. Zostanie to do dyspozycji zrobienia dla trójki osób. Także tu teraz takie targowanie się miesiącami, czy do końca marca, kwietnia, to już jest państwa będzie decyzja. Ale z mojego rozeznania wynika, że na pewno w tym terminie nie damy rady tego zrobić. Ten problem później zostanie dla pani wójt. Dziękuję. A czy pracownicy obsługi dostali wypowiedzenia? Tak, dostali wypowiedzenia. A spraw jest do załatwienia ile? 3 tysiące jeszcze? Tak, proszę pana. Ale to miesiąc temu też było 3 tysiące. Nic nie zrobiono. No było 3100, teraz jest 2. Nie, nawet na tej sesji wspominał pan, że jest 3000 do opracowania. Dokładnie. Tak, no, no, no to zostało wystawione w tym miesiącu, że na 4 miesiące jest pracy. Nie się powiedziałem, że na 4 miesiące jest pracy. 4 miesiące pan powiedział, ja powiedziałem, że na 3 okres wypowiedzenia w protokole. W miesiącu zakończyliśmy 50 prac. Dobrze, czy jeszcze z Szanownej Rady ktoś chce zabrać głos, bo musimy przegłosować wniosek Komisji Socjalnej z uwagi, że no, wystosowała wniosek zmieniający termin w przypadku ewentualnego podjęcia uchwały na dzień 30 czerwca. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem Komisji Socjalnej, to jest zmieniającej ten termin zakończenia likwidacji Straży Gminnej na dzień 30 czerwca? Bardzo proszę o podniesienie. Siedem głosów za. Kto jest przeciw? Cztery głosy przeciw. Został podjęty, wniosek został uwzględniony, czyli w projekcie uchwały zmieniamy dzień na 30 czerwca. Czy są jeszcze pytania? W takim razie przechodzimy do podjęcia. Słucham? 7-4, tak? A, ktoś się wstrzymał, przepraszam. Dwa głosy wstrzymujące się. Niemniej jednak wniosek uzyskał wymaganą większość. Tym samym do projektu uchwały przyjmujemy nie 30 kwietnia, a 30 czerwca. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos z Rady, zanim przejdziemy do procedury podjęcia uchwały? W takim razie, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie likwidacji Straży Gminnej
W Miłkach proszę o podniesienie ręki. 8 głosów za. Kto jest przeciw? 3 głosy przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? 2 głosy wstrzymujące się. Uchwała została podjęta większością głosów. Punkt kolejny dzisiejszego porządku obrad to jest podjęcie uchwały sprostowania błędu oficerskiego w uchwale nr 18/115/2015. Sprawa dotyczy podjętej uchwały grudniowej w dniu 18 grudnia, to jest likwidacji biura obsługi szkół w Miłkach. Tam wkradł się błąd. Miało być nie z, było z dniem 1 stycznia 2015 roku, ale ciasno powinno być 2016 roku. To jest ta zmiana niestety, tak? Czy komisja opiniowała ją? Tak, opiniowała na 6 punktów. Wszyscy się wypowiedzieli za przyjęciem tej uchwały. Jakieś pytania jeszcze ze strony Rady? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto w szanownej Rady jest za podjęciem uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 18/115/2015 Rady Gminy Miłki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie likwidacji biura obsługi szkół w Miłkach. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Głosów za. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 1 głos wstrzymujący się. Uchwała została podjęta większością głosów. Punkt kolejny. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora szkoły podstawowej w Stadzwinach. Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjną. Komisja Rewizyjna rozpatrywała tę sprawę i przyjęto wniosek w głosowaniu jawnym za zasadnością skargi 2 głosy, przeciwko 1 głos i proszę o przeczytanie wniosku z uzasadnieniem i zasadnieniem kandydata przewodniczącego z tego względu, że ja miałam odrębne zdanie i przeczytam później odrębne zdanie. Bardzo proszę. Komisja Rewizyjna w składzie Marta Cisz, przewodnicząca, Józef Dominik, zastępca, Elżbieta Federowicz, członek, wnioskuje do Rady Gminy w Miłkach o złożenie skargi dotyczącej niekompetencji Bożeny Baranowskiej w podejmowaniu decyzji o merytorycznym charakterze w zakresie edukacji muzycznej oraz systematyczne nadużywanie swojego stanowiska w celu ograniczenia mojej działalności zawodowej jako nauczyciela muzyki za zasadne. Choć ta tylko dygresja z mojej strony, tutaj pani przewodnicząca upierała się, żeby ten tytuł skargi na górze wpisać, więc poczyniliśmy tak. Uzasadnienie. Wykonując czynności w ramach komisji rewizyjnej, na dwóch spotkaniach ustalono, wnosiła, aby komisja odniosła się w swoim osądzie jedynie do incydentu z 18 grudnia, kiedy w sposób publiczny przy widzach i uczniach została wyproszona z miejsca przeznaczonego dla jury na krótko przed rozpoczęciem konkursu śpiewania chóru, a które zajęła przez to, że wcześniej włączyła ją do osób oceniających uczestników. W swojej wypowiedzi co do treści przyjętej przez komisję jako tytuł skargi stwierdza, że nie jest osobą z wykształceniem prawniczym i pisała skargę emocjonalnie. Potwierdziła, że ma żal do dyrektora szkoły podstawowej w Stadźwinach pani Bożeny Baranowskiej za niewłaściwe według jej mniemania zagospodarowanie i przydzielanie godzin muzyki. Informowała też, że rady pedagogiczne organizowane są w godzinach, kiedy ona nakreślone ma godziny lekcyjne, przez co nie może w nich uczestniczyć. Była też uwaga, że nie mogła na czas dojechać do innej szkoły, aby akompaniować przy odbywającej się tam uroczystości, bo kolidowało to z
prowadzeniem lekcji w szkole podstawowej w Staźlinach. Sama skarżąca oświadczyła, że wszystkie przypadki nie są istotne i wnosiła, by komisja określiła się co do stopnia zawinienia w związku z incydentem z dnia 18 grudnia. W pracy komisji ustalono, że podnoszony w skardze fakt publicznego usunięcia skarżącej z grona komisji konkursowej na chwilę przed jego rozpoczęciem miał miejsce, co potwierdziły obie strony. Komisja nie jest w stanie stwierdzić, czy słowa ze strony dyrektor szkoły podstawowej w Staźlinach wypowiadane były w sposób głośny czy też cicho, uznając, że odbiór tych wrażeń może być odmiennie odbierany przez stronę. Odstąpiono od rozpytania dzieci będących świadkami incydentu. Przyjęto, że skargę wyjaśnić można inną drogą, bez niepotrzebnego stresowania i angażowania sprawę dorosłych, małoletnich uczniów. W dalszych czynnościach ustalono, że opisana w skardze sytuacja była kulminacją popełnionych wcześniej błędów organizacyjnych przy realizacji zadań konkursowych. Ujawniono, że regulamin konkursu sporządzony przez nauczyciela religii przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Staźlinach panią Bożenę Baranowską. Ta sama przed komisją stwierdziła, że nie zapoznała się z jego treścią, a co za tym idzie, nie skorygowała błędów formalnych, m.in. braku wskazania organizatorów i osoby decyzyjnej. Nie zatwierdziła przed rozesłaniem do szkół w gminie Miłki. Decyzją została dołączona do składu komisji oceniającej. Skarżąca podporządkowała swój czas, aby wypełnić nałożone zadania. Z nieznanych przyczyn decyzja ta została zmieniona przez dyrektor szkoły panią Baranowską, a sama zainteresowana nie została w skuteczny sposób o tym powiadomiona. Wydaje się to dziwne, gdyż jest ona nauczycielem pracującym w tej szkole wraz z panią posiada telefon komórkowy, mieszka tuż obok w szkole, szkoły podstawowej w Staźlinach. Dodatkowo w pracy komisji ustalono, że inna osoba ze szkoły podstawowej w Staźlinach, nie będąca organizatorem konkursu, na serwisie społecznościowym Facebook prosiła innego muzyka o wystąpienie w przedmiotowym konkursie w charakterze jury. Komisja rewizyjna po wysłuchaniu osób na dwóch posiedzeniach stwierdziła, że skarga jest zasadna. Ustaliła, że realizując zadania konkursowe popełniono błędy organizacyjne, które jeszcze w fazie przedkonkursowej w ramach nadzoru nie zostały sprostowane przez dyrektor placówki panią Bożenę Baranowską, co finalnie skutkowało zaistnieniem w opisanej skardze dyskomfortowej sytuacji na krótko przed rozpoczęciem konkursu śpiewania chorów. W myśl obowiązujących przepisów to dyrektor organizuje życie szkoły, kieruje działalnością szkoły, sprawuje nadzór pedagogiczny. Sam fakt usunięcia po nieskutecznym powiadomieniu bezpośrednio przed konkursem nie wpływa na tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, jak również nie kształtuje twórczej atmosfery pracy w szkole, warunków pracy i stosunków pracowniczych. Wnioski przyjęto, tak jak tutaj pani przewodnicząca mówiła, 2-1. I mamy z tego wszystkiego 2 wnioski, z uwagi na to, że ewidentnie naszym zdaniem dwóch głosów wszystko zaczęło się od tego nieszczęśliwego regulaminu, wobec czego pierwszy wniosek do wójta gminy o realizację następującego wniosku. Przeprowadzić warsztaty dla organizatorów, koordynatorów szkolnych i międzyszkolnych konkursów mające na celu przygotowanie nauczycieli do projektowania, organizowania i przeprowadzania konkursów ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia regulaminu konkursu. I ten wniosek został przyjęty 3 głosami i cała komisja się określiła, wobec czego pani przewodnicząca również myśli podobnie jak my, że
regulamin był napisany niewłaściwie. Drugi